Rozpoczynamy coroczny spis innowierców. Polska jest krajem tolerancyjnym, więc jesteście mile widziani w naszej społeczności. Natomiast jestem zobowiązany was poinformować, że po śmierci strzeźniecie w piekle, bo jesteście złymi ludźmi. Karczmarzu, zaczniemy od ciebie. Podobnie jak rok temu, jestem Żydem. Liczymy, że w przyszłym roku pozytywnie nas rozczarujesz. Dobrze. Następny. A ty coś ty za jeden? Jestem Maciej, jaśnie panie. Pomocnik kowale. Poznawaliśmy się już. A wyznanie? Prawosławne. Mam nowy system. Judaizm oznaczam smutną buźką, a prawosławie wściekłą. Nie widzę różnicy. Jest znacząca. To Żyd. Jestem Żydem, żyję w kłamstwie. A to prawosławny. Jestem prawosławny, żyję w kłamstwie. Decydująco są brwi. Najmądrzejszy w rodzinie. Dobrze, następny. W kogo wierzysz? Właściwie to w nikogo. Nikogo? Nie wiem, chyba po prostu nie mam w sobie tego metafizycznego pierwiastka. Mam nadzieję, że to nie problem. Boga w sercu nie ma! Po reakcjach wnoszę, że to jednak może być problem. Nie, to nie jest problem, ale niestety będziemy musieli cię zabić. Tak, ateistów oznaczamy trupią czachą. Nie, przepraszam. Doszło do pomyłki. Do pomyłki? Tak, ja nie jestem ateistą. Zmieniasz zdanie, bo nie chcesz, żebyśmy cię zabili. To nie jest w porządku. Nie. Ja jestem głęboko wierzący. No to w co ty wierzysz? W kapelusznika. W kapelusznika. A co robi ten kapelusznik? Wierzymy, że ma kapelusz. A co kapelusznik obiecuje po śmierci? Po śmierci dobrych ludzi kapelusznik przynosi im ziemniaki. A złych? Złych wrzuca do kałuży. Dobrze. Koniec szerzenia obcej wiary. Dla mnie wyznawca kapelusznika jest w porządku. Tak, i łatwy do zapisania. Smutna buźka w kapeluszu. Dziękujemy.